Witam na moim modelarskim kanale i zapraszam na krótki, dość nietypowy film poświęcony właściwie remontowi modelu Wicherek 25, prawdziwy oldtimer, model z 1984 roku, który dość szybko przywróciłem do lotu. Ale zasadnicza część tego filmu to tak naprawdę pokrycie z papieru japońskiego. Model jest pokryty właśnie japonką. Dzisiaj dość rzadko stosowana już technologia, ale jednak zestawy podstawowych szybowców wciąż zawierają papier japoński, czyli ta wiedza, jak wykonać takie pokrycie modelu, może przydać się młodym modelarzom, a starszym może zakręcić się łezka w oku, kiedy przypomną sobie, w jakiej technice w oparach nitro szykowali swój pierwszy model RC do lotu. Zapraszam. Model Wicherka ostatni raz latał 15 lat temu. A więc dość dawno, przeniesione ze strychu, zawiera liczne uszkodzenia. Niestety pokrycie z papieru japońskiego uległo po prostu zniszczeniu. Model czasami przekładany z miejsca na miejsce, ma kilka dziur w pokryciu. Ale aby go przywrócić do lotu, konieczny oczywiście jest montaż wyposażenia i też podoborze serwa typu standard, przygotowane dołem kadłuba spółeczka. No ale jak to zwykle w modelu, który ma już swoje lata, konieczne była właśnie wykonanie tych półek od nowa, przeklejenie na nowo tych elementów, na których serwa wiszą. Przy okazji dokonałem również przeklejenia kropelką kleju Patex wielu połączeń w środku kadłuba, tak aby wytrzymało to pracę silnika. Jak widać, silnik jeszcze MK12 wiekowy, samozapłonowy silnik 2,5 cm, który zamieniam na silnik Osmax FP klasy 25, silnik oczywiście żarowy. Chwila zastanowienia, czy on będzie montowany cylindrem w górę, czy cylindrem w dół. Jednak wybieram wersję prostszą, cylinder do góry. Taki silnik łatwiej się reguluje. I myślę, że tak ustawiony silnik zapewni całkiem dobre parametry lotu remontowanego modelu. Mając skończoną mechanikę, założony silnik i serwa, czas przystąpić do renowacji samego kadłuba. No i tu jest oczywiście trochę problemów, bo japonka uległa zniszczeniu, a niestety dzisiaj dostanie japonki graniczy z cudem. Praktycznie w ogóle jej nie ma w sprzedaży. A z tym coś trzeba zrobić. Wyciąłem już parę elementów ze skrzydła i spróbuję tymi elementami wyciętymi z powierzchni skrzydła, które po prostu też było podziurawione, musiałem to wszystko powycinać. Więc wycinając takie większe płaszczyzny, postaram się w tej chwili zrobić klejenie na kadłubie, żeby zachować kolory, natomiast na skrzydło prawdopodobnie pójdzie inny kolor, bo udało mi się dostać kolor zielony, więc może zrobimy tutaj kolor zielony. I mam też japonkę białą, taką faktycznie solidną, bo zielona, powiem szczerze, trochę przypomina bardziej papier do pakowania kwiatków w kwiaciarni. Natomiast to jest faktycznie prawdziwy papier japoński. No ale niestety ten arkusz, taki sobie niewielki, kosztuje 20 zł. To jest jakiś kosmos, jeśli chodzi o cenę. Więc jeszcze nie zdecydowałem, czy zrobię to bezbarwnym, czy zrobię to z tego zielonego, ale może faktycznie zrobię białe końcówki skrzydeł, a z zielonego zrobię pasek i pokryję walce zielonym kolorem. Ale tak czy inaczej chcę uratować na razie to, co było na kadłubie i tymi resztkami powycinanego żółtego koloru spróbuję połatać w tej chwili kadłub, ponieważ to wszystko już było lakierowane, mogę zrobić to właściwie kleić na wikol, ale spróbujemy to zrobić metodą taką tradycyjną, czyli przykleić japonkę na lakier i zobaczymy, czy nam się to wszystko uda za chwileczkę naprawić. Klejenie japonki właściwie powinien być do tego stosowany nitrocellon, ale ostatnio z nitro również są problemy, praktycznie nie ma lakieru nitro w sprzedaży. Dlatego spróbujemy wykorzystać to, co mamy, aby posklejać elementy pokrycia. Lakier, tak naprawdę mam tutaj kapon, czyli nie nitrocellon modelarski, bo tak jak mówię, praktycznie nie do zdobycia. Może ktoś gdzieś ma jakiś kontakt i może zdobyć nitrocellon. Ja posługuję się tutaj kaponem. I korzystając z tego lakieru, spróbujemy to połatać.
tak aby ten kadłub nie trzeba było lakierować w całości. Jakieś małe dziurki oczywiście załatamy tym co mamy wszystkim, czyli jakimiś kawałkami wyciętego papieru. Technika klejenia właściwie nie jest specjalnie skomplikowana. Z tą minimalną, niewielką ilość lakieru smarujemy i następnie doklejamy papier. Papier nitro dość szybko schnie, więc za parę minut praktycznie będziemy mieć to przyklejone. A ten lakier nie ma oczywiście takich właściwości, żeby się chciał sam naciągnąć tak dobrze, jak naciągał się nitrocellon. Procedura klejenia papieru jest właściwie podobna do klejenia coveralu, czyli kleimy go po prostu na lakier. Myślę, że nie będzie to zbyt atrakcyjnie wyglądać ostatecznie. Tych łatek troszkę się tu pojawi. Ale utrzymamy przynajmniej kolor. A gorzej będzie na skrzydle, gdzie faktycznie trzeba będzie zrobić większe powierzchnie. Dosłownie za parę minut nitro przeschnie i można będzie powiedzieć, że kadłub został połatany. Kilka ruchów pędzlem i właściwie proces łatania kadłuba jest zakończony. Na koniec przelakierujemy go w całości, żeby go zabezpieczyć go przed wpływem paliwa. Bo nie wiadomo, jak to poszycie, które ma już swoje lata, zniesie modelarskie paliwo w tej chwili. Przelakierujemy zatem cały kadłub. Cieniutko. Ten dół wygląda w ogóle bardzo słabo, trzeba go w całości przemalować. Mam nadzieję, pokrycie się napręży. Tak zostawiamy do wyschnięcia. Mam nadzieję, nie zostaną ślady białe, bo czasami, kiedy nitro jest zanieczyszczone, pojawiają się białe wykwity, ale mam nadzieję, że lakier jest dość szlachetny i model nie nabierze dodatkowych paćków. No tu mamy jeszcze niestety do załatania, ale do tego muszę zająć się skrzydłem, żeby pozyskać trochę czerwonego papieru. No nie ma wyjścia, mamy tutaj duże dziury powycinane, tu są brakujące elementy. Ten żółty spróbujemy za chwileczkę dorobić z innego elementu, tu jest brakujący czerwony. Postanowiłem zatem całą długą sekcję pokryć czerwonym, pokryć białym papierem, więc skrzydło będzie biało-czerwone. A tutaj zrobimy wstawkę z innego koloru, dlatego wytnę teraz to pole i wykorzystam ten czerwony papier do pokrycia kadłuba.
No widać, że to... No to ma 15 lat praktycznie. Nie jest to złe pokrycie, całkiem dobrze się to prezentuje. Tutaj też już były jakieś wstawki. Chodzi o to, żeby model jednak miał jakąś swoją kolorystykę. Spróbuję go w tej chwili tak przygotować, żeby on wyglądał w miarę jednobarwnie, a jak będą musiały być już kilka kolorów, to tak, aby tworzyło to jakąś spójną całość. Jak widać, skrzydło jest też skręcone. Będziemy musieli go lekko naprostować, dociskając i przemalowując całości jeszcze raz. Może wtedy uda się go wyprostować. No niestety, ząb czasu takie właśnie pozostawia niespodzianki. W okazji tych prac można zobaczyć, jak wygląda tak naprawdę przekrój tego skrzydła. No wykonałem to, jak miałem lat, nie wiem, 15-16. No wycinanka nie najlepiej doszlifowana, ale chyba też powstydzić się bardzo nie można taką pracą. Wszystko robione ręcznie, bez floterów. Wszystko piłka włosowa i pilniczek. Pewnie dzisiaj wykonałbym to nieco lepiej, ale myślę, że nie wygląda to skrzydło najgorzej. Dajemy mu drugie życie i na pewno model poleci. Papieru japońskiego na skrzydło, na zasadzie bardzo analogiczne jak pokazane przed chwileczką klejenie do kadłuba w małych kawałeczkach. No tu mamy surowy papier, oczywiście przygotowujemy sobie z dużym zapasem około 10-15 mm obrys potrzebnego papieru japońskiego i po wycięciu kładziemy go na lakier. Oczywiście mając nitrocellon odbywa się to nieco łatwiej, kapon jest nieco gęstszym lakierem, ale po przesmarowaniu żeberek, po przesmarowaniu listew dżigarowych bardzo łatwo przykleja się japonka, nieco gorzej ona się przesącza samym lakierem, który jest po prostu gęstszy, nitrocellon jest rzadszy i łatwiej następuje przesączenie, ale widać, że klejenie tak naprawdę odbywa się dość prawidłowo, nawet na kaponie i można ten właśnie typ lakieru wykorzystać do prowadzenia takich prac z materiałem papierowym. Po przyklejeniu wszystkich styków zapewniamy właściwie przesączenie tego tak naprawdę lakieru przez papier i musimy chwileczkę odczekać, aby dokładnie zostały wysuszone te styki. A następnie po unieruchomieniu całego skrzydła możliwe będzie przelakierowanie. Pokrywam również keson balsowy odrobinę papieru japońskiego. To właściwie zabieg bardziej dekoracyjny. Wcześniej balsa była tylko zalakierowana, a teraz mając zielony kolor papieru japońskiego, po prostu robię taki pasek, który wzmacnia również balsę, zapewnia jej nieco większą trwałość. Po prostu trudniej jest jakby uszkodzić samą balsę w momencie, kiedy mamy pokrytą ją papierem. Przed przemalowaniem całego skrzydła musimy je unieruchomić i to zawsze proponuję zrobić na świeżo, póki jeszcze wszystko jest mokre. Wtedy skrzydło tak naprawdę najlepiej się uda wyprostować. Ono jest w tej chwili lekko skrzywione, ale po przesmarowaniu całego pokrycia i przelakierowaniu go jeszcze raz i przybiciu do prostego blatu stołu po prostu zostanie wyprostowane. W czasie, gdy zaczyna lakier pracować i wysychać, trzeba oczywiście przypilnować geometrii, gdyż może dojść do skręcenia. Dlatego też po zakleju tak dużej powierzchni docisnąłem z jednej strony ściskiem, z drugiej strony imadłem, tak aby skrzydło zostało w swoim kącie. I mimo, że było skrzywione, mam nadzieję, że właśnie po
wszelakie kierowania w tej chwili całej powierzchni właśnie się skrzydło wyrówna. Mając już zaklejone właściwie całą powierzchnię, możemy przemalować jeszcze również naszą białą japonkę, tak aby się naciągnęła. Skrzydło jest unieruchomione. Jak wspomniałem na początku, nie jest to niestety nitrocellon, a kapon, czyli lakier podłogowy, ale oparty również na nitro, więc mam nadzieję, że jego właściwości naciągające szybko się nam tutaj zaprezentują, choć nie jest to tak rzadki lakier jak nitrocellon, ale też go nie chcę rozrzedzać, aby nie wprowadzić jakiegoś elementu zabrudzenia do lakieru i żeby nie pojawiły się białe plamy. Także jeszcze mamy wątpliwości, czy pokrycie zostało dobrze sklejone. Możemy to jeszcze oczywiście przekleić, przesmarować ponownie. Ważne, aby papier przesączył się lakierem, który bardzo szybko wysycha. Wcześniejsze połączenia zostały już praktycznie wysuszone, zatem nie grozi nam to, że nam się papier oderwie, bo tak jak wcześniej został przyklejony do elementów konstrukcyjnych, tak teraz już może być po prostu lakier naprężony. I tak zregenerowane skrzydło musimy zostawić do wyschnięcia. To trwa około godziny. Myślę, że ten lakier wyschnie w tym czasie. I właśnie skrzydło zostanie zregenerowane w trzech kolorach. Troszkę tęczowo może będzie. Nie był to zabieg zamierzony, ale po prostu takie są w tej chwili możliwości pozyskania papieru japońskiego w takich kolorach. No i będzie taki troszeczkę ubarwiony ten model inaczej, nietypowo w stosunku do pierwszej wersji, która była pokryta szarym papierem pakowym, lekko biało-szarawym papierem. No to ten będzie teraz wyglądał dość dziwnie, ale będzie kolorowo. Najważniejsze, żeby skrzydło po całej tej naszej operacji regenerowania wyschło na stole prosto, naciągnął się papier i pokrycie będzie praktycznie gotowe już do latania.